Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w miejscu pracy. Dla większości z nas to nie do pomyślenia. Ale spróbujcie sobie wyobrazić życie w jednej z największych fabryk świata. Zakładzie o powierzchni Monako. Dla 17 tysięcy pracowników to rzeczywistość dnia codziennego. Przybyli tu z całych Chin w poszukiwaniu szansy na lepszą przyszłość, którą ma im zapewnić instytucja o nazwie Yupa. Każdego dnia pracownicy wytwarzają niebywałe ilości ekspresów do kawy, żelazek i grillów elektrycznych. Jednak Yupa to nie tylko miejsce pracy. Na terenie fabryki pracownicy pobierają się i wysyłają dzieci do szkół. Praca trwa na okrągło. Szefowie Yupa pragną zmienić podejście Zachodu do produktów z etykietą Made in China. Oto wizyta za kulisami nowoczesnych Chin w fabryce rozmiarów sporego miasta. Siedemnaście tysięcy pracowników. Miasto fabryka. Witajcie w miejscu, które dumnie nazywa się Fabryką Świata. W czasie trwania tego programu 17 tysięcy chińskich pracowników wyprodukuje blisko 20 tysięcy urządzeń elektrycznych. Każdego dnia powstaje tu 16 tysięcy żelazek. Co miesiąc Yupa produkuje 36 tysięcy ekspresów do kawy. Wystarczyłoby po dwa dla każdej kawiarni Starbucks na ziemi. Każdego roku powstaje tu nieprawdopodobna liczba 18 milionów grillów elektrycznych. Ułożone obok siebie utworzyłyby kładkę z Nowego Jorku do Londynu. Niewykluczone, że jesteście właścicielami jednego z powstałych tu produktów. Fabryk takich jak Yupa nie znajdziecie w Europie czy Stanach Zjednoczonych, ale w Chinach, gdzie siła robocza niewiele kosztuje. Spotkacie je na każdym kroku. Tu nie potrzeba robotów. Aby zapewnić nieprzerwaną produkcję urządzeń, niezbędne są regularne dostawy części. Mogę pomóc dostarczyć części do działu żelazek? Oto Minglong He. W Yupa pracuje nieprzerwanie od 1994 roku. Stoi na czele działu kontroli produkcji. To mózg naszej fabryki, koordynujący poczynania pozostałych działów. Gdyby w którymkolwiek z działów zabrakło części, pan He mógłby zostać zwolniony. Linia produkcyjna nie może czekać. Fabryka musi nieprzerwanie wytwarzać materiały. Brak części oznaczałby mniejszą wydajność, a to wiązałoby się z mniejszym wynagrodzeniem. Moja rola polega na zapobieganiu tego typu sytuacjom. Sytuacja w dziale żelazek wymaga natychmiastowej interwencji. Muszę wiedzieć, jakie podzespoły są wam potrzebne. Zabrakło kluczowej części. Bez 2000 sztuk produkcja nie ruszy. Już wiemy, w czym problem. Trzeba natychmiast dostarczyć 2000 spodów do modelu 603. Tradycyjne fabryki wykorzystują części dostarczane z innych fabryk, ale nie Yupa. By zaoszczędzić na kosztach transportu, fabryka wytwarza części do każdego z produkowanych tu urządzeń. Pan He nie musi daleko szukać. 3000? Tu nie ma ani jednego. Okazuje się, że dostawca również ma problemy z produkcją. Dział wstrzymał produkcję. Potrzebuje tych części na wczoraj. Brakujących podzespołów ledwie starczyło do działu żelazek. Wkrótce pan He otrzymuje kolejny telefon.
Tym razem części zabrakło w dziale grillów elektrycznych, najbardziej dochodowego produktu firmy Jupa. Ich produkcję rozpoczęto w 1994 roku. Obecnie 60 taśm montażowych dostarcza na rynek 800 różnych modeli. Nowy grill opuszcza fabrykę co 12 sekund. Daje to nieprawdopodobną liczbę 40 tysięcy urządzeń na dzień i 1 200 tysięcy w ciągu jednego miesiąca. Wystarczyłoby dla wszystkich mieszkańców Dallas i Detroit. Grille elektryczne przynoszą firmie dochody rzędu 350 milionów dolarów rocznie. Dla szefostwa Jupa to za mało. Nic więc dziwnego, że Lu Jinye dowodzi produkcją jak generał prowadzący żołnierzy na wojnę. Szybciej, wytrzyjcie podłogę. Nie widzicie, jaka jest brudna? W przyszłym roku dochody ze sprzedaży samych tylko grillów mają wynieść 500 milionów dolarów, a konkurencja nie śpi. Pan Ye nadzoruje 850 pracowników pracujących przy 30 taśmach montażowych. Musimy koordynować wszystkich pracowników, którzy powinni myśleć jak jedna jednostka. Tylko praca zespołowa pozwoli nam osiągnąć zamierzone efekty. Pan Ye ma obsesję na punkcie kontroli jakości. Za cel postawił sobie zwiększenie produkcji, ale nie kosztem jakości. Zawoła ich, dlaczego są gdzie indziej? Co jakiś czas nawet super efektywny pan Ye napotyka problemy. Oto część podtrzymująca całą konstrukcję grilla. Okazuje się, że ma niewłaściwe wymiary. Przed chwilą zabrakło części numer 2627, która mocuje element grzewczy do ramy. Produkcja zatrzymuje się, póki pan He nie dostarczy nowych podzespołów. Jeżeli szybko nie dostarczymy odpowiednich części, sześć linii produkcyjnych stanie w miejscu. Gdy wszystkie podzespoły są dostępne, składanie grillów przypomina układanie pucli. Kable podpina się pod element grzewczy, a ten zostaje przymocowany do podstawki. Gdy element nie jest odpowiednio zamocowany, odpadnie. Wówczas użytkownik ulegnie poparzeniu, dlatego nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek pomyłki. Teraz wystarczy podłączyć przewody zasilające urządzenie. Brązowy to przewód fazowy, a niebieski neutralny. Teraz trzeba tylko podłączyć kabel zasilający. Każde urządzenie sprawdzane jest pod kątem wad konstrukcyjnych. Przed zapakowaniem grill podłącza się do zasilania. Każdego dnia zespół pana Ye produkuje 750 tysięcy wytwarzanych w fabryce grillów. Brak podzespołów powoduje spore opóźnienia, a te oznaczają nadgodziny. Za stałe dostawy części odpowiada pracujący pod ogromną presją pan He. Wezmę jedną torbę i rozpocznę produkcję awaryjną. Natychmiast wyślijcie resztę. Pan He przekazuje szefom działu dobre wieści. Co tak późno? Przed chwilą je naprawili. Wybacz. Ile? 2000. 2000 sztuk pozwoli kontynuować produkcję. Dalsze 50 tysięcy jest już w drodze. Pan He miał udany dzień. Najwyższa pora wrócić do domu. Mieszkanie oddalonego o zaledwie kilka minut drogi. Jego żona,
Hong Seng-yu również pracuje w fabryce. Trzyosobowa rodzina żyje we względnym luksusie. Ponieważ w Chinach więzy rodzinne są niezwykle silne, Yupa pomogła panu Yu sprowadzić do miasta fabryki całą rodzinę. To jedna z głównych przyczyn, dla których pracownicy czują się niezwykle lojalni wobec przedsiębiorstwa. Wszystkie nasze produkty noszą etykietkę Made in China. Mam nadzieję, że przyniosą naszym klientom sporo radości. To moje największe marzenie. Spełnienie tego snu będzie słono kosztować. Z początku byłam bardzo samotna. Mieszkałam z ludźmi, których zupełnie nie znałam. Nie było łatwo. Kolejna generacja pracowników Yupa musi opuścić rodziny i poświęcić pracy w fabryce całe swoje życie. Miasto fabryka. Oto miejsce, do którego turyści nie docierają. Nowe oblicze współczesnych Chin. Konkurencyjnych, nastawionych na zysk, gotowych podbić resztę świata. Leżący nieopodal miasta Xiamen, kompleks Yupa, zajmuje powierzchnię blisko 2000 km2, niemal dorównując rozmiarami księstwu Monako. Na terenie kompleksu znajduje się 20 budynków. Największy z nich ma powierzchnię 4 boisk piłkarskich. Każdą taśmę montażową obsługuje od 25 do 35 pracowników. Przed 25 laty na miejscu fabryk znajdowały się pola uprawne. W latach 80. chiński rząd zauważył, że kapitalizm to, wbrew pozorom, nic złego. Komunistyczny reżim wyznaczył wówczas tak zwane strefy ekonomiczne, otwarte na inwestycje zachodnich korporacji. Tajwańska Yupa weszła na chiński rynek w roku 1988, w ciągu zaledwie kilku lat stając się największym producentem żelazek, grillów elektrycznych i ekspresów do kawy. Yupa to również samowystarczalne miasto z restauracjami, sklepami oraz boiskami do piłki nożnej i koszykówki. Zamieszkują je zarówno rodziny z dziećmi, jak i studenci. Sukces pozwolił na rozbudowę, a rozmiary zapewniają doskonałe funkcjonowanie. Masowa produkcja niweluje wydatki do minimum. Niemal wszystkie podzespoły powstają na miejscu, co pozwala zaoszczędzić na kosztach transportu. Ponieważ fabryka leży na odludziu, postanowiliśmy zrezygnować z dostawców i wytwarzać części na miejscu. Największą przewagą zakładów Yupa jest siła robocza, dostępna 24 godziny na dobę i pracująca za ułamek zachodnioeuropejskiego wynagrodzenia. 16-letnia Miao Fen Guo zostawiła rodzinę i przybyła tu w 2008 roku. Za cel postawiła sobie uciec od biedy i przynieść chlubę matce. Moja matka urodziła 2 córki. Jest z tego powodu niepocieszona. Jeśli nie chcę jej zawieść, muszę jak najciężej pracować. Guo dopiero przygotowuje się, by zająć odpowiednie stanowisko w fabryce. Wraz z przeszło 1000 studentów uczęszcza do miejscowej szkoły. Wcześniej musiała zdać egzaminy i zapłacić czesne. Po 3 latach nauki i praktyki Guo ma nadzieję dostać tu pracę. Z początku było mi bardzo ciężko, ale teraz jakoś sobie radzę. Wciąż muszę się sporo nauczyć, ale stopniowo nabieram pewności siebie. Dziś uczniowie dowiedzą się wszystkiego na temat żelazek. Najpierw poznacie historię żelazka i dowiecie się, jak przebiegała jego ewolucja.
By dostać pracę, Guo musi wiedzieć dosłownie wszystko o każdej linii produkcyjnej. Obowiązki stale się zmieniają. Na początku poznawaliśmy specyfikę grillów, potem były ekspresy do kawy, teraz przyszła kolejna żelazka. Pracownicy obsługujący 27 taśm montażowych co 15 sekund wytwarzają jedno żelazko, dziennie produkując aż 60 tysięcy sztuk. W fabryce powstaje jednocześnie co najmniej 10 modeli kilku marek. Montaż składa się z 30 kroków i wymaga ogromnej precyzji. Pracownicy nie mogą sobie pozwolić nawet na najmniejszy błąd. Montaż rozpoczyna się od zamocowania spryskiwacza składającego się ze sprężynek, gumki i podkładki. Wyszkolonym pracownikom zadanie to zajmuje kilka sekund. W przypadku poluzowania podzespołu może dojść do wycieku i urządzenie będzie do wymiany. Następnie spryskiwacz i krociec zostają przymocowane do rączki żelazka. Dwuczęściowy zbiornik umieszcza się w maszynie grzewczej, która zapewnia wodoszczelność. Zgrzewanie stanowi nieodłączny element procesu montażowego. Pracownicy muszą trzymać się z góry ustalonych wytycznych. Pora przymocować termostat do podstawy. Pracownicy muszą się upewnić, czy montowana podstawa ma odpowiedni kształt. Źle dobrana podstawa może być przyczyną pożaru. Na błąd nie można sobie pozwolić również podczas prowadzenia kabli. Między grzałką a uchwytem znajduje się plastikowy bufor, chroniący użytkownika przed poparzeniem. Następnie wtyczka zostaje przyspawana do tylnej części żelazka. Łączę przewód z zasilaczem. W ciągu minuty obsługuje do 5 żelazek, co daje 300 urządzeń na godzinę. Po zamontowaniu przycisków aplikujących parę i wodę, urządzenia poddaje się testom. Najpierw sprawdzane są dwa górne przyciski, następnie elektryka. Wadliwe egzemplarze mogą zostać skierowane do naprawy lub wylądować w koszu. Następnie żelazka zostają zapakowane i wysłane do dystrybutora. Pracownicy nie zadowalają się drugim miejscem. Wszyscy pragną być najlepsi. Dziś Guo oraz pozostali uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce. 16-letniej dziewczynie z niewielkiego miasteczka praca w gigantycznej fabryce może wydawać się przytłaczająca. Z każdym dniem idzie mi coraz lepiej. Stopniowo przyzwyczajam się do tego miejsca. Montowanie żelazek idzie nadspodziewanie łatwo. Guo nie ma większych problemów z łączeniem obowiązków uczennicy i pracowniczki. Znacznie gorzej znosi rozłąkę z rodziną. Uczę się w ten sposób samodzielności. Z początku musiałam dzielić pokój z nieznajomymi. Nie było mi łatwo. Podobnie jak jej ojczyzna, Guo adaptuje się do świata błyskawicznie rozwijających się technologii i międzynarodowej konkurencji. I tak jak Chiny, zamierza odnieść sukces. Nie zamierzam spędzić przy taśmie montażowej resztę życia. Być może jestem zbyt pewna siebie, ale pragnę lepszej przyszłości. Niektórzy z nas, marząc o lepszej przyszłości, żenią się z własną pracą. Pracownicy Yupa wchodzą w związek małżeński z korporacją. Miasto fabryka. Leżące w południowo-wschodnich Chinach zakłady firmy Yupa to jedna z największych fabryk na świecie. Każdego dnia 17 tysięcy pracowników dba o to, by reszta świata miała czym popić śniadanie. W ciągu najbliższych 24 godzin powstanie tu 1200 standardowych ekspresów do kawy. Na przestrzeni miesiąca z taśm montażowych zejdzie 210 tysięcy ekspresów do cappuccino. W ciągu roku Yupa wyposaży gospodarstwa domowe w blisko 2,5 miliona ekspresów do kawy.
Na czele działu produkcji stoi Yang Li. Już teraz mamy do dyspozycji blisko 300 wzorów, a każdego roku przybywa ponad 40 nowych. Zadaniem Li jest błyskawiczne uporanie się z każdym problemem, który mógłby spowolnić produkcję. Robimy wszystko, by ustalić przyczynę problemu i go rozwiązać. Produkcja nie może zostać wstrzymana. Tym razem jeden z najważniejszych klientów przedstawił projekt nowego ekspresu do kawy. Zadaniem Li jest zbudowanie działającego prototypu, który zachęciłby klienta do rozpoczęcia masowej produkcji urządzenia. Od postawy Yanga Li zależą losy setek pracowników firmy i wartej miliony dolarów transakcji. Tworzenie prototypów stanowi większą część moich obowiązków i ma niebagatelny wpływ na rozwój firmy. Li rozpoczyna montaż od instalacji grzałki podgrzewającej wodę i produkującej parę. Gdy wszystko zdaje się być na miejscu, Li dostrzega brak kilku części. Nie mamy przewodów zasilających urządzenie. Przyniosę kilka. Li zdaje się nie przejmować dystansem dzielącym jego dział od dostawcy. Wszystko za sprawą pracującej tam bliskiej osoby. Potrzebuję twojej pomocy. Montujemy prototyp i brakuje nam 3 kabli. Pomagająca mu kobieta to jego dziewczyna. Właśnie relacje między pracownikami czynią fabrykę Yupa czymś więcej niż zwykłym miejscem pracy. Wśród 17 tysięcy zatrudnionych znajdziemy sporo małżeństw z dziećmi. Jak widać, miasto fabryka oferuje nie tylko zatrudnienie. Czasem pracujemy razem, na przykład przy okazji problemów z linią produkcyjną. Liang Li od 2004 roku pracuje w dziale części. Zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Zawsze twierdziłem, że to Bóg kazał jej się tu zatrudnić, dzięki czemu możemy być razem. Kierownictwo Yupa zachęca do zawierania związków, twierdząc, że małżonkowie są znacznie bardziej lojalni wobec firmy. Pracując w tej samej firmie, możemy o siebie zadbać i częściej się widywać. Wszelkie problemy rozwiązujemy razem. Odebrawszy brakujące części, Li kontynuuje montaż prototypu. Zmieszczenie wszystkich podzespołów w niewielkiej komorze nie jest łatwe. Właściwe poprowadzenie przewodów powinno zapobiec awariom i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Właściwe testy leżą w gestii klienta. Jeżeli prototyp zostanie zaakceptowany, firma otrzyma gigantyczne zamówienie. W razie niepowodzenia posadę mogą stracić setki pracowników fabryki. Gdybym się nie przełożył, klient zakwestionowałby jakość naszych produktów. Firma mogłaby sporo stracić. Kilka tygodni później prototyp spod ręki Li został przyjęty. Jego autor musi teraz stworzyć zupełnie nową linię produkcyjną. Przygotowania taśmy montażowej i obsługujących ją pracowników trwają tydzień. Produkcja ekspresów do kawy wymaga sporej wiedzy i rozumienia kultury picia kawy. Wraz z zakończeniem przygotowań produkcja rusza pełną parą. Li pracował nad jednym prototypem kilka godzin. Obecnie jego podwładni składają 700 maszyn dziennie.
Gdy zmiana dobiega końca, przychodzi czas na romans. Po pracy wybieramy się na zakupy lub na spacer. Wówczas jesteśmy szczęśliwi. Para planuje ślub i wesele, których koszty w całości pokryje pracodawca. W jednej ceremonii weźmie udział kilkanaście par i kilkadziesiąt tysięcy gości. Wiem, że pobierzemy się w Fabryce Świata wraz z kilkunastoma innymi parami i otrzymamy błogosławieństwo wszystkich współpracowników. Jeden świat, jedno marzenie. To będzie coś wspaniałego. Grupowy ślub to wyraz miłości do partnera oraz do pracodawcy. Poznajmy szefa kuchni, Xi Ming Li, którego pasją jest karmienie 17 tysięcy pracowników Fabryki Świata w zakładach Jupa. Nastał kolejny dzień. Mimo wczesnej pory, szef kuchni musi dotrzymać pierwszego terminu. Li prowadzi jedną z pięciu niezależnych restauracji leżących na terenie fabryki. Rywalizacja między nimi bywa zacięta. Dochody są minimalne, dlatego chcąc wiązać koniec z końcem, Li musi obsłużyć tysiące klientów dziennie. Szef kuchni twierdzi, że jego zadaniem jest nie tyle przygotowywanie posiłków, co dostarczanie paliwa pracownikom napędzającym fabrykę. Złe wyżywienie może doprowadzić do spadku efektywności pracowników. Dzień rozpoczyna się od dostawy świeżych składników. Wołowiny, wieprzowiny, chińskiej kapusty, cebuli, marchewek i beninkazy. Mamy tu wszystko, co można znaleźć na straganach z warzywami. Składniki są myte, krojone i siekane. Jupa zatrudnia każdego roku miliony podkuchennych, dzięki czemu wszystkie potrawy są dziełem człowieka. O 9:00 zespół szefa Li pracuje pełną parą. Musimy przygotować jedzenie na 11:00, gdyż wszystkie tutejsze restauracje otwierane są o 11:30. W ciągu 2 godzin obiad zje tu 3000 pracowników. Podobna liczba klientów wpadnie na kolację, co oznacza, że przed zachodem słońca zespół musi przygotować 6000 posiłków. W tym celu zużytych zostanie 125 kg oleju, 50 kg wołowiny i 6 razy tyle wieprzowiny. W skali rocznej to przeszło 1 000 000 ton jedzenia. Asystenci szefa Li tworzą z tych samych składników setki pysznych posiłków. Różnorodność nie jest problemem. Moi pracownicy to najlepsi kucharze w swoich miastach. W restauracji zjeść można specjalności prowincji Fujian, Sichuan i Henan, a wkrótce, z myślą o muzułmanach, w menu pojawią się dania halal. Nasze jedzenie powinno przypominać kuchnię twojej mamy. Obsesja na punkcie jedzenia wynika z trudnego dzieciństwa, w którym strawy nigdy nie było pod dostatkiem. Pochodzę z bardzo biednej rodziny. Mój ojciec ciężko pracował, a i tak nie starczało nam na jedzenie. Tu pożywienia jest pod dostatkiem, a klienci szefa Li chodzą do pracy najedzeni. Li kocha to, co robi i jest perfekcjonistą. Ile za winogrono? Mogę spróbować? Sam przeczesuję stragany w poszukiwaniu dobrych i niedrogich produktów. Ile za sztukę? 70 centów? 500 gram w jakiej cenie? 70 centów? W kuchni Li stale nadzoruje podopiecznych. Żadna potrawa nie wyjdzie stąd bez jego aprobaty. Nie czuć smaku. Trzeba dodać soli i przypraw.
Dzisiejsza specjalność to pikantny kurczak z regionu Sichuan. Każdy potrafi gotować, ale nasze potrawy wyróżnia sos, którego nie można kupić na targu. Lina lega, by wieprzowina była świeża. Wszyscy kucharze muszą pracować w tym samym tempie. Wszyscy mają doskonałe poczucie czasu, choć niechętnie dzielą się swoimi sekretami. Zbliża się 10:00. Praca kuchennego zespołu nabiera tempa. Za 1,5 godziny restauracja musi obsłużyć armię pracowników. Choć nie porównałbym nas do wojskowej kuchni polowej, faktycznie jest tu sporo roboty. Została nam zaledwie godzina, a musimy jeszcze dostarczyć jedzenie do restauracji. Na nic innego nie mamy czasu. Udało się. Dziesiątki różnorodnych potraw trafią zaraz do 3000 głodnych pracowników. Kierowcy rozwożą jedzenie do pobliskich restauracji. Konkurencja 5 niezależnych lokali gwarantuje szeroki wybór i niskie ceny. Dzięki dotacjom firmy pracownicy płacą zaledwie 50 centów za posiłek. By osiągnąć jakikolwiek zysk, restauracja musi obsłużyć każdego dnia tysiące klientów. Li nie zarywa jednak nocy wyłącznie dla pieniędzy. Jego nadrzędny cel to satysfakcja klientów. Mam za sobą wiele nieprzespanych nocy. Za błędy zespołu obwiniam siebie. Wiem, że stać mnie na więcej. Jak na razie klienci restauracji wyglądają na zadowolonych. Po obiedzie pracownicy wrócą do taśm montażowych, a podopieczni szefa Li rozpoczną przygotowania do kolejnej uczty dla 3000 klientów. Jeżeli uważacie karmienie pracowników Yupa za spore wyzwanie, postawcie się w sytuacji osoby odpowiadającej za dobre relacje pracowników z szefostwem fabryki. Miasto fabryka. Jan Xinfu rozpoczyna drugi rok pracy na stanowisku menedżera zasobów ludzkich. Jego zadaniem jest likwidowanie wszelkich przeszkód na drodze do szczęścia 17 tysięcy pracowników fabryki. Muszę odnaleźć równowagę między wydatkami firmy a potrzebami pracowników. Zbyt małe wynagrodzenie może rozgniewać zatrudnionych. Zbyt duże to zapowiedź kłopotów dla firmy. Zadowolenie armii pracowników nie jest łatwym zadaniem. I mieszka 17 tysięcy ludzi. Tym interesy wszystkich pracowników bywa bardzo trudne. Cotygodniowe spotkania z pracownikami mają podbudować ich morale. Musimy się z nimi obchodzić jak z dziećmi. Im również należy okazywać miłość i zrozumienie. Pracownicy fabryki przyjeżdżają tu z całego kraju. Większość to 20- i 30-latkowie. Pracują średnio 40 godzin w tygodniu i zarabiają od 90 do 320 dolarów miesięcznie. Choć pensje w Szanghaju bywają znacznie wyższe, większość i tak zarabia dwukrotnie więcej niż w rodzinnej miejscowości. Tysiące pracowników to niekończące się potrzeby. Pan Fu stara się je wszystkie zaspokoić. Robi co w jego mocy, by pracownicy fabryki byli szczęśliwi, zmotywowani i lojalni wobec firmy. Do jego obowiązków należą regularne wizyty w domach robotników. Jesteśmy na jednym z osiedli. Co jakiś czas sprawdzam, czy coś można usprawnić i jeśli istnieje taka możliwość, zawiadamiam o tym przełożonych. Fu reprezentuje zarówno właścicieli nieruchomości, jak i jej mieszkańców. Dziś sprawdza, czy kwatery Yupa mogą przyjąć nowych pracowników. W ścianie są dziury. Powiedz robotnikom, żeby je zagipsowali i pomalowali na nowo.
Średni czynsz wynosi zaledwie $6 miesięcznie, ale typ mieszkania zależy od pozycji w firmie i zarobków. Tu odwiedza Miaofen Guo, która skarży się na hałas. Jakieś problemy? Samo mieszkanie jest w porządku. Problem stanowi znajdujący się na dole klub karaoke. Ludzie śpiewają do pierwszej nad ranem. Bardzo hałasują, nie sposób tu zasnąć. Fu zdaje sobie sprawę, że pracownicy muszą dobrze zjeść i się wyspać. Pracuje tu 17 tysięcy osób pochodzących z najróżniejszych zakątków Chin. Każdy ma inne oczekiwania, a ja muszę zadbać o nich wszystkich. Restauracje na terenie miasta fabryki zaciekle ze sobą rywalizują. Szefowie niektórych, by obniżyć koszty, oszczędzają na mięsie. Powiedz szefowi, że w potrawach musi być więcej mięsa. Tu nie ma go prawie wcale. To nie do przyjęcia. Sprzedaż jedzenia regulują odgórne zasady. Fu pilnuje, by ich przestrzegano. Sprawdzimy pozostałe restauracje i w razie złamania reguł będziemy interweniować. Ci sprzedawcy pracują co prawda na terenie fabryki, ale bez pozwolenia sprzedają jedzenie zbyt blisko konkurencyjnej restauracji. Gdzie wasze pozwolenie? Jak to na górze? Macie je mieć zawsze przy sobie. Podczas inspekcji Fu rozpoznaje upomnianą wcześniej kobietę. To niezgodne z obowiązującym tu prawem. Ile razy mam powtarzać, że tak nie wolno? Dziś Fu poprzestał na ostrzeżeniach. Następnym razem przełapani na gorącym uczynku mogą zostać zwolnieni. Mimo ostrzeżeń pracownicy nadal łamią reguły, dlatego niezbędne są codzienne inspekcje. Wielokulturowość Chin komplikuje pracę pana Fu. Pracownicy pochodzą z różnych prowincji, w których panują różnorakie zwyczaje. Muszą się stale adaptować do zaistniałej sytuacji. Jest jedna rzecz, która jednoczy wszystkich pracowników Yupa. To najpopularniejszy sport na świecie. Na boisku napięcie i stres znikają. Ponieważ pracownicy zmagają się z ogromną presją, musimy dać im szansę odreagowania. Współpraca na boisku jednoczy ich jeszcze bardziej. Dla pracowników nieprzepadających za futbolem, Yupa przygotowała inne atrakcje. Organizujemy również zawody koszykarskie, można zagrać w ping-ponga oraz uprawiać wiele innych sportów. To ledwie część obowiązków pana Fu, dbającego o sprawne funkcjonowanie jednej z największych fabryk świata, w której nie istnieje granica między pracą a życiem codziennym. Dla Fu to nieustanna walka o spokój pracowników i zadowolenie pracodawców. To istny cud, że tak gigantyczna fabryka funkcjonuje i stale się rozwija. O ile na terenie fabryki panuje pełna harmonia, na wyższych szczeblach trwa zacięta rywalizacja. Na dzisiejszym rynku kluczem do sukcesu jest innowacyjność. By przetrwać, Yupa musi co jakiś czas wypuszczać nową generację produktów, od sprzedaży których zależą przyszłość całej firmy i los tysięcy pracowników. Brak pracy uniemożliwia dalszą egzystencję. Tak już skonstruowano ten świat. By zarabiać, człowiek musi pracować. Na
Wiceprezydent działu innowacyjnych produktów, Zirong Pan, dobrze wie, jaka jest stawka. Klucze do sukcesu naszej firmy to innowacyjność. Ponieważ produkujemy urządzenia użytku domowego, popyt dyktuje stale zmieniająca się moda. Pan wysłał swoich podopiecznych na zachód, by poznali przyszłe trendy. Wrócili z jednym prostym przesłaniem. Przyszłość ma być zielona. Zbadaliśmy preferencje klientów w Ameryce Północnej i Europie, gdzie świadomość ekologiczna stale rośnie, a ludzie pragną chronić naszą planetę. Zespół Pana podejmuje ryzykowną decyzję o skonstruowaniu pierwszego w historii firmy urządzenia zasilonego energią słoneczną. Będzie nim odtwarzacz CD. Pragniemy rozpowszechnić w domach naszych klientów urządzenia przyjazne środowisku. Pomysł, choć banalnie prosty, wymaga instalacji drogich paneli słonecznych. Pewne wątpliwości budzi również ładowanie urządzenia stojącego najczęściej w ciemnych zakamarkach naszych mieszkań. Trójwymiarowy projekt nabiera kształtu i teraz wystarczy przenieść go z ekranu komputera na taśmę montażową. Fabryka stanowi nieodłączny element procesu tworzenia nowych urządzeń. To tutaj projekt przyjmuje kształt działającego prototypu. Specjalny program wysyła informacje o projekcie do elektrycznej tokarki, która tworzy piankowy odlew. Ten przekształca się potem w plastikowy prototyp. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, widoczny na ekranie model zostanie powielony w milionach egzemplarzy. Prototyp pozwala nam ocenić, czy produkt przypadnie do gustu konsumentowi i nie okaże się zbyt drogi w produkcji. Inżynierowie muszą zmaksymalizować wydajność systemu magazynującego energię i zasilającego odtwarzacz. Dzięki szczegółowym testom wiemy już, jakie podzespoły zdadzą egzamin w urządzeniu tego typu. Oto najnowsze dziecko chińskich inżynierów. Prosty i elegancki odtwarzacz CD. Akumulator ładuje się w pobliżu okna, a urządzenie współpracuje z większością energooszczędnych urządzeń produkcji Yupa. Wciąż nie wiadomo jednak, czy Zachód doceni chińskie produkty korzystające z energii słonecznej. Chcemy rozpowszechnić w domach konsumentów technologię stosowaną dotychczas wyłącznie w przemyśle. Energia słoneczna to doprawdy magiczne źródło zasilania. Sukces pozwoli Yupa zrealizować marzenie, które zakład dzieli z całymi Chinami. Stanie się czołową fabryką całego świata. Chcę, by ludzie z całego świata wierzyli w naszych pracowników i przekonali się do wytwarzanych tu produktów. Ich uznanie sprawia, że jesteśmy dumni. Wraz z rozwojem chińskiego przemysłu coraz więcej produktów nosić będzie etykietkę Made in China. Jednak rozwój sporo kosztuje. Każdego dnia 17 tysięcy pracowników Yupa zmaga się ze stresem i zmęczeniem, by dotrzymać kroku pędzącej gospodarce. Pragnący lepszego życia dla siebie i bliskich, pracownicy Fabryki Świata funkcjonują jak jednostka. Wersja polska, SDA Media Polska. Tekst Tomasz Ross. Czytał Kuba Bruce Lee Wątły.